Witam bardzo, bardzo serdecznie kochani w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami F1 2020, kariera od początku do końca, odcinek drugi. Słuchajcie, no jesteśmy po treningach. Po treningu drugim mieliśmy taki bardzo krótki wywiad. No i trening trzeci, słuchajcie, no tutaj owszem, udało się oczywiście zdobyć lepszą pozycję niż po pierwsze kolega zespołu, po drugie niż zespół oczekiwał. No naprawdę, jeżeli chodzi o aklimatyzację na torze, zarządzanie oponami, zarządzanie paliwem, zarządzanie ERS-em oraz strategię wyścigową, tutaj wszystko zostało zaliczone na purpurę. Natomiast największe kłopoty, słuchajcie, z tempem kwalifikacyjnym. No zespół wymagał od nas czasu, który praktycznie wykręciła najlepsza trójka, jeżeli chodzi o sesje treningowe, więc jest to oczywiście duża zagadka. Także słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka. No a już za chwileczkę zapraszam was do udziału w sesji kwalifikacyjnej do pierwszego Grand Prix w karierze od początku do końca, jeżeli chodzi o właśnie Australię. Słuchajcie, jesteśmy na tym torze, no i tutaj właśnie zdarzyła się bardzo dziwna sytuacja, czyli zespół no wymaga od nas czasów w kwalifikacjach naprawdę z górnej półki. No i to trzeba, słuchajcie, mocno przemyśleć. Oczywiście tutaj na pewno dużo kłopotów, jeżeli chodzi o zarządzanie oponami, w stosunku takim, że nie starczyło tego kompletu, który był przewidziany właśnie na te trzy treningi. Także no tutaj ewidentnie nad tym trzeba będzie popracować w następnym Grand Prix, czyli pilnować po prostu tego, jakie opony daje nam zespół, żeby cały czas nie wymieniali na świeższą mieszankę, bo mieliśmy naprawdę taką sytuację, że trzy opony miękkie były w granicach 6-8%, natomiast została nam tylko jedna, z właśnie 13%, czyli mniej więcej w tym ostatnim treningu już bez problemu po pierwszych kilku okrążeniach zdobyła już 50% ta opona zużycia, więc naprawdę mocno nam pokomplikowała tutaj sytuację. Także no dobrze, słuchajcie, nie przedłużając, zaczynamy kwalifikacje do Grand Prix Australii. Jest to pierwsze Grand Prix, jeżeli chodzi o karierę od początku do końca. No i słuchajcie, oczywiście Dark Owen Racing Team przed wami. Dobrze, piękny tor, naprawdę słoneczko przyświeca, nie będzie tu jakichś nieprzewidywalnych warunków. No i zobaczymy, słuchajcie, na której pozycji oczywiście uplasuje się nasz zespół, jak to będzie wyglądało, za chwileczkę zobaczymy. Przede wszystkim, no tutaj mamy, wiemy, że w wyścigu będzie słonecznie, także nic tutaj nie będziemy musieli zmieniać. Konfiguracja auta ustawiona taka jak w treningach, no oczywiście mogłaby być lepsza, no ale to wszystko no zależy od tego, jak to się potoczy tutaj na torze. No i słuchajcie, no trzy opony miękkie do dyspozycji. Przypominam, że mamy tutaj potrójne kwalifikacje, no i oczywiście do tych kwalifikacji będziemy się musieli jakoś przebić. Naprawdę, no tutaj aż mnie swędzi, słuchajcie, żeby skorzystać z medów. Czy to wystarczy, żeby przebić się no tutaj gdzieś na to wyższe miejsce i po prostu do tej kolejnej, że tak powiem, tury kwalifikacji się dostać? No zobaczymy, zobaczymy. Podsumowanie setupu na początek. Zobaczcie, jak to wygląda w tej chwili. No zdjęte tutaj paliwo na 3 okrążenia powinno wystarczyć. Aerodynamika 4,8 w miarę bezpiecznie, przekładnia ustawiona
No, tutaj przekładnia na 50%, 60%, geometria zawieszenia 2,60, 1,10, 0,05 i 0,20, zawieszenie 1, 8, 9, 9, 3 i 4, jeżeli chodzi o tył, no i hamulce 100%, 50%, jeżeli chodzi o balans hamulców na przodzie, no i opony 21.0, 21.0, 19.5 19.5. To jest setup, który tutaj będę używał, jeżeli chodzi o cały weekend. Może słuchajcie, gdzieś tam wyścigu, jeżeli faktycznie będzie taka potrzeba, troszeczkę zmienimy sobie ustawienia skrzydeł, no ale o tym będziemy decydować później. No i słuchajcie, pytanie jest proste. No, myślę tak, że moglibyśmy zrobić dobre okrążenie na medach. Dzięki temu przebijemy się po prostu do kwalifikacji drugich, no i wtedy już ewentualnie można walczyć tymi miękkimi oponami. Spróbujemy to zrobić, zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądało, czy faktycznie uda nam się tutaj przejechać dobre kółko. Dobrze, ważna informacja tutaj od Jeffa. No i dobrze. Czyli tak, to mamy ustawione, opony mamy wybrane. Dobrze, reguły parku zamkniętego, czyli już nic tutaj więcej nie będziemy mogli zmienić. No i wyjeżdżamy, słuchajcie, wyjeżdżamy na swoje pierwsze okrążenie pomiarowe. Spróbujemy dogrzać dobrze te opony, troszeczkę zaoszczędzić tego paliwa, żeby można było mocniej cisnąć w końcówce. No i zobaczymy, słuchajcie, czy uda nam się tutaj przebić przede wszystkim na softach, żeby zaoszczędzić te softy przede wszystkim na koniec, czyli no, na medach musimy zbliżyć się troszeczkę do tutaj 15 miejsca, między 15 a 10. No zobaczymy, słuchajcie, czy to jest w ogóle realne i wykonalne. Dobra, tutaj troszeczkę możemy spalić więcej tego paliwa. Ajajajajaj, już tutaj przekroczenie toru na pierwszym. Będziemy patrzeć, jak to wygląda. Wow, już Stroll, minuta 21.415, no. Zobaczymy, co tutaj faktycznie będziemy mogli zrobić. Szybko zjada tutaj softy, więc to też no, trzeba brać pod uwagę. Zobaczymy jeszcze, jaka będzie strategia. Dobra, tu już możemy pozmieniać sobie te ustawienia, żeby zacząć naprawdę szybkiego lapa. No tutaj duży błąd na wyjściu. Dobra. I zaczynamy. No, troszeczkę nie podoba mi się to, że wyjechał jakiś samochód. No późno zmieniony ten bieg. Dużo lepiej na softach. Bottas przebił minutę 21. Dużo lepsze czasy niż w sesji treningowej. Tam minuta 22 z haczykiem, później przebita. No ale nie było przebite jeszcze minuty 21. Dobra, w miarę zdrowo pokonana to szykana. Bardzo ciężkie miejsce, trzeba tutaj naprawdę mocno uważać, żeby nie wpaść w poślizg i nie znaleźć się na bandzie. Ależ błąd tutaj na wylocie. Oj, sporo będzie to kosztowało.
No, minuta 23:04. Dobra, wrócimy teraz do garażu, zobaczymy. Zobaczymy. Czy to wystarczy, żeby się przebić? Na razie 9 pozycja, ale bardzo blisko nasz kolega z zespołu, czyli to nie jest dobry czas. No ale cóż, słuchajcie, no zawsze można oczywiście jeszcze założyć softy w końcówce. Jeżeli mielibyśmy tutaj zlecieć na koniec, to oczywiście można wykorzystać softy. Zobaczmy, jak zużycie 3% na medach. No, softy tutaj będzie żarło. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. No, niewiele paliwa, ale powinno nam wystarczyć akurat, żeby dojechać tutaj do alei serwisowej. No, czyli na tej dwójce tak naprawdę nie można pokonać całego pełnego okrążenia, żeby wypalić paliwo. No, już 15 pozycja, także chyba nasz plan niestety nie wypali. Ajajaj, jeszcze ostrzeżenie, no trzeba uważać na tą prędkość w Australii. Jeżeli chodzi o tą aleję. No i zobaczymy. Nie, no już 16 pozycja, także no nie mamy szans, słuchajcie, tutaj na tych medach. Tak jak widać, no przebite te czasy bez żadnego problemu. No oczywiście chcemy spróbować dostać się do kolejnej sesji kwalifikacyjnej. Szkoda, bo będziemy po prostu wykorzystywali mocno opony. No i zobaczymy. Jeszcze strategia taka, żeby teraz przejechać kółko na softach. No i ewentualnie te zużyte softy wykorzystać w drugiej części. No i zobaczyć, czy to się w ogóle uda. Press the MFD button to open the multifunction display. And then press it again to cycle through till you reach the temperature information screen. Nie no, nasz kolega na 20 pozycji. No 18, no nam po prostu tutaj nie pasuje. No wszyscy na tych softach. Nie, wszyscy na tych softach. Dobra, te medy zostawimy, czyli 5% na medach. No dobra, no nie mamy wyboru. Musimy zrobić, słuchajcie, okrążenie na softach. No bo nie jesteśmy w stanie nawet na tych medach. No nie był to jakiś idealny przejazd, tam było naprawdę bardzo dużo błędów. Może by się udało zejść tutaj poniżej granicy 1,23. Dobra, za nami w miarę czysto. Przed sobą też nie widzę żadnych pojazdów teraz. Czysty tor. Dobrze, nie będziemy teraz używać żadnych ERC-ów, żadnych DRS-ów, żeby troszeczkę te opony więcej wytrzymały. Zobaczmy, jak temperatura. Możemy naprawdę przejechać takie delikatne kółeczko, żeby po prostu tylko i wyłącznie dojechać i wtedy rozpocząć okrążenie pomiarowe. No tutaj nie będziemy patrzeć na zużycie opon niestety, bo musimy wykręcić w miarę dobre okrążenie. No już 19 pozycja, słuchajcie, na tych medach, także przebił nas nawet Williams z Russellem na czele. No zobaczymy. Tutaj ścięta szykana teraz, trzeba będzie na to uważać. Dobrze, zobaczmy. No w miarę zaoszczędzone te opony, naprawdę zużycie zerowe. Dobra, i przygotujmy się do pomiarówki. Dobra, tutaj na maksa. Dobra. Trójczyna. Czwóra. Tutaj wyjście jest ważne. Dobra, i zaczynamy. Dobra, już po pierwszym zakręcie
mamy zapas. No pół sekundy na razie. Tutaj duży błąd na wyjściu, troszeczkę za szybko i niestety te opony wpadły w poślizg. No, można dużo lepiej tą szykanę pokonać. Tutaj dużo stracone, nawet w porównaniu do tych medów. Tak, dużo straciliśmy wtedy właśnie tutaj. No ponad sekunda lepiej. Dobrze, i od razu zmieniamy, słuchajcie, mogliśmy jeszcze troszeczkę tego paliwa wypalić. No i teraz naprawdę delikatnie dojeżdżamy do alei serwisowej. 4%, 3%, 5% lewa tylna. No i tutaj prawa tylna 4% zużycia. No i spróbujmy to jakoś utrzymać oczywiście. Możemy sobie pozwolić, bo na razie wszyscy w boksach czekają, słuchajcie, na te ostatnie minuty. Dobrze, my tutaj mamy, no ciekawy jestem, czy uda się na dziesiątkę skoczyć. No spokojnie, tutaj jeszcze jesteśmy w stanie oczywiście coś wyrwać, ale o tym trzeba pamiętać, że my tutaj nie mamy za bardzo możliwości no, korzystania i wykorzystania przede wszystkim wszystkich opon. Na razie zużyliśmy medy. Medy ewentualnie jeszcze zostawimy sobie na ostatnią część kwalifikacji. To trzeba też przemyśleć, czy nie wystartować tutaj na medach. Bo i tak, jak widzicie, na tych miękkich oponach 10 czas, ale myślę, że on jeszcze zostanie nam tutaj zdjęty, bo tak jak widzicie, większość kierowców przebywa w alei serwisowej, czyli czekają na te ostatnie minuty, żeby wyjechać. Wtedy oczywiście ten tor ma najlepsze warunki w sesji kwalifikacyjnej, no ale oczywiście w miarę chyba dla nas bezpieczna pozycja. Dobrze, nie musimy się tu śpieszyć. No, minuta 22.293. Nie wiem, czy to nie jest najlepszy rezultat, jeżeli chodzi o sesję. Już nie pamiętam, w treningówce coś koło tego było na pewno. Wiem, że chyba zespół właśnie wymagał takiego czasu, no ale widocznie warunki treningowe nie są takie jak teraz na torze. Piękne słoneczko świeci, naprawdę temperatura, wszystko jest tutaj w jak najlepszym porządku. No i zobaczymy za chwilę, czy to wystarczy, słuchajcie, żeby oczywiście tutaj zdobyć jakieś konkretne miejsce do startu. Jest to pierwsze Grand Prix, także też na pewno, słuchajcie, nie ma co tutaj oczekiwać cudów. Wiecie dobrze, że to jest bolid tylko i wyłącznie na razie wyposażony w dobrą jednostkę silnikową. Natomiast no, reszta pozostawia tutaj wiele do życzenia. Nad wszystkim pracujemy, no i miejmy nadzieję, że z każdym Grand Prix będzie coraz lepiej, no ale to oczywiście zależy od wielu czynników, które tutaj będą powodować właśnie takie zmiany. No, 2,5 minuty zostało niecałe. W tej chwili, tak jak wspomnieliśmy, 10. pozycja, strata do pierwszego kierowcy ogromna, 1 sekunda i 4 dziesiąte prawie. No i zobaczmy, Lewis Hamilton, minuta 20 i 9, taki jest czas zrobiony przez Mercedesa, bardzo blisko Bottas, no i później już te wszystkie właśnie różnice no, zaczynają się zwiększać. No ale trzeba przyznać, że po pierwsze mamy za sobą Red Bulla, mamy za sobą tutaj z Sebastiana Vettela oczywiście Ferrari, no i to cycle through till you reach the strategy and objective screen.
I wcale tutaj do tego 15 miejsca nie ma dużej przewagi. No, na razie Giovinazzi, Magnussen, Ricardo, Russell, Grosjean, nasz kolega Juan Manuel Correa i Latifi to są kierowcy zagrożeni tutaj, jeżeli chodzi o tą pierwszą sesję kwalifikacyjną. No i zobaczymy, no tak, tutaj potwierdzenie od Jeffa, że nasza prędkość też nie jest jakaś mega zachwycająca. No i zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Kimi Raikkonen. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, kto tutaj jedzie na kółeczku pomiarowym. No, nasz kolega z zespołu rozpoczął właśnie. No, przy okazji można zobaczyć, jak ten nasz bolid w pięknym turkusowym kolorze prezentuje się na torze w Australii. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 732, co ja mówię, 732 to jest czas pierwszego sektora. No, lekko poprawiony. Zobaczymy dalej, Nicolas Latifi. Dobrze, wszyscy zobaczcie, jak jeden mąż normalnie rozpoczęli okrążenia. Tutaj chyba nasz kolega z zespołu dojedzie do mety jako pierwszy. No i zobaczymy, zobaczymy, czy on się poprawi. Na razie cały czas mamy tą dziesiątą pozycję. Sesja się kończy. No, troszeczkę ryzykownie, no ale też musimy tutaj myśleć o wyścigu i musimy troszeczkę wachlować tymi naszymi oponami. Dobrze, sesja się skończyła, ale nie zdążyłem zauważyć nawet tutaj kto, gdzie był. 12 pozycja, także poprawił się Gasly, przeskoczył nas bez żadnego problemu. No i zobaczmy, zobaczmy. No nie jest nasz kolega na końcu, to jest duży plus tutaj. Na pewno będzie trzeba troszeczkę nad tym popracować. Miejmy nadzieję, że samochód w końcu da radę. No tutaj naprawdę sekunda i jedna dziesiąta to jest spora różnica, ale i tak, słuchajcie, cała stawka zmieszczona w 3 sekundach. No tutaj widać, że Mercedes chyba się nie poprawiał jeszcze na tej drugiej sesji, także naprawdę niewielu kierowców, także zobaczcie, że ta pierwsza sesja była dosyć specyficzna. Niektórzy, czyli bardzo bezpiecznie, możliwe, że podobną strategią jak my tutaj z oszczędzaniem opon, zobaczymy, zobaczymy. Jesteśmy, słuchajcie, w kwalifikacjach numer 2 do Australii. Udało się zrobić tutaj tą pierwszą dziesiątkę, jeżeli chodzi o sesję treningową, aczkolwiek wypchnięci w ostatnich minutach gdzieś tam na koniec. No i teraz ważna decyzja, bo tak, możemy spróbować na zużytych softach. No i chyba tak będzie trzeba zrobić, słuchajcie. Czyli tak, jedziemy teraz na troszeczkę zużytych softach. Zobaczymy, jaki wykręcimy czas i co tutaj uda nam się zrobić. No i następnie będziemy mieli jeszcze dwie opony do dyspozycji na końcówkę. No i oczywiście, jeżeli się dostaniemy, co bardzo chętnie bym tutaj chciał osiągnąć, żeby już w tym pierwszym Grand Prix nasz zespół dostał się do pierwszej dziesiątki w sesjach kwalifikacyjnych. No ale oczywiście może być to po prostu marzenie nie do spełnienia. Na to po prostu nie liczymy. Musielibyśmy naprawdę zrobić niezłe tutaj kółeczko. Dosyć przyzwoite. Dobrze, to szybkie tylko sprawdzenie. Aha, tutaj mamy już zamknięty. Czyli ustawienia paliwa też powinny być w porządku. Dobra, wyjedziemy. Słuchajcie, żeby też tutaj mocno nie zniszczyć tych opon. No, zobaczymy. Słuchajcie, 5% softy, także nie jest to jakieś kolosalne zużycie. No, oczywiście będzie to wpływało na czas. To prawda, wyskoczył nam tutaj jakiś Red Bull przed nosem Verstappen. Dobra, zaraz będziemy sobie robić troszeczkę miejsca. Tutaj najważniejsze oczywiście, żeby nie zniszczyć sobie tych opon. Dogrzane w miarę są i powinny być tutaj na końcu kółka.
Więc wystarczy, że po prostu bardzo delikatnie na wysokich biegach przejedziemy sobie to okrążenie. Temperatura wzrasta, później jeszcze zobaczymy na koniec. Natomiast tu są dla nas w tej chwili najważniejsze informacje. No, przednia 4,5%, prawa 4, lewa 5. No, gorzej z tym tyłem. Ten lewy tył, no, zaczyna tutaj odstawać od całej stawki. Nawet mimo bardzo delikatnej jazdy, jak widzicie, mamy sytuację taką, że troszeczkę ta opona dostaje. No, mamy z przodu Red Bulla, ale to akurat jest w porządku. Natomiast z tyłu, no, zbliża się do nas Renault. Dobra, my już się zbliżamy tutaj do ostatnich zakrętów. Możemy już troszeczkę zwiększyć mieszankę. Dobra, to jeszcze zostawimy kawałek. Ok. Dobra. No, musimy zrobić tutaj naprawdę przyzwoite kółko. Jeżeli by się udało naprawdę wykorzystać te softy. No to by było marzenie. No ale Vettel już tutaj dużo lepszy czas niż w tej pierwszej sesji treningowej. Znaczy kwalifikacyjnej, sorry. A i przez to skupienie na tym słowie musiałem tutaj popełnić błąd. No, dużo błędów. Zobaczymy, jak to się przeniesie. No, zobaczymy, jaki czas. No, wcale nie dużo gorszy, ani dużo lepszy niż w tej pierwszej sesji. Dobrze, musimy tutaj teraz zwolnić. Szybki podgląd mapki. Dobra, przepuścimy kierowców. Jeszcze Racing Point. Jeszcze Racing Point za nami. No tutaj można było ewentualnie, czyli nad tym jeszcze możemy popracować, żeby troszeczkę wypalić. No i słuchajcie, no chyba jednak trzeba będzie założyć te softy w końcówce świeżutkie i po prostu spróbować pojechać bezbłędne kółko. Jeżeli oczywiście myślimy, żeby dostać się tutaj, bo już 10. pozycja. Już 10. pozycja, także dużo lepsze czasy tutaj mają kierowcy niż w tej pierwszej sesji kwalifikacyjnej. No, zobaczymy. My gdzieś tam naprawdę na razie te czasy, jak widzicie, na tym samym poziomie, na tych zużytych softach. Dobra, Racing Point przepuszczony. A, zjeżdżał, także nawet nie trzeba było. Dobra. Tu już naprawdę trzeba będzie uważać, żeby nie dostać jakiejś głupiej kary. Dobra, zobaczmy, jak to się przedstawia. No już tutaj widać, że zniknęliśmy z dziesiątki.
Sekunda i jeden. Bottas na medach w tej sesji. No i też zrobił dużo lepszy czas niż my. Dobrze. Tak jak powiedziałem, no będziemy musieli sobie zostawić troszeczkę tych opon. Ricardo, zobaczmy, kto tutaj nam zagraża. Piętnastka. Carlos Sainz zjeżdża. Sergio Perez rozpoczął chyba dopiero, bo widać, że jest przed pierwszym sektorem. Dobrze, kto tutaj jeszcze nam zagraża? Nie, no na razie naprawdę niewiele tych kierowców, czyli wszyscy czekają na tą końcówkę. No zobaczymy, czy właśnie nie za ostro poczekamy, bo wtedy będzie tłok na torze, żeby tutaj właśnie nie przegrać. Co prawda tych samochodów jest oczywiście już mniej niż było w sesji kwalifikacyjnej. No i zobaczymy. Sergio Perez, 13. pozycja w tej chwili. No troszeczkę nam zagraża, bo... A, już nam nie zagraża, bo my jesteśmy na 14. pozycji, okej. No to tym bardziej, trzeba naprawdę popracować tutaj. Duże ryzyko, chociaż no, możemy ewentualnie po prostu nie wyjeżdżać w ostatniej części kwalifikacji. 11%, zobaczmy, tutaj naprawdę przejechaliśmy troszeczkę tych kółek. Dobra, słuchajcie, jest pusty tor i ja to chyba wykorzystam. Dobrze, plan oczywiście też taki, żeby również i te softy zaoszczędzać po prostu maksymalnie, jak to tylko możliwe. Wyciśniemy po prostu je na ostatnim tutaj, na tym pomiarowym okrążeniu. Dobra, mamy pusty tor. Znowu wszystkie samochody, słuchajcie, w boksie. Wszyscy czekają na te optymalne warunki. Natomiast no, ja oprócz optymalnych warunków też cenię sobie, słuchajcie, wolność na torze, bo tak jak widzieliście, no na pewno Sainzowi troszeczkę przeszkodziliśmy, no to oczywiście też może być tak z innymi kierowcami. My możemy sobie teraz naprawdę bardzo spokojne kółeczko tutaj przejechać, nawet na tej maksymalnej mieszance. Zaryzykujemy, słuchajcie, tutaj, żeby no, mieć po prostu optymalnie, czyli jak najmniej paliwa. Naprawdę, na razie zero. Słuchajcie, już jesteśmy w drugim sektorze. No, ta nasza ulubiona lewa tylna opona zaczęła się odzywać. Jak z temperaturą? W porządku. Nie no, to tu jest wszystko na razie jak w najlepszym porządeczku. Tylne po 1%. A my już praktycznie zbliżamy się. Dobra. Można się ustawiać. Dobra, i zaczynamy. Drugie kółko pomiarowe, jeżeli chodzi o drugą sesję kwalifikacyjną. O, gorsze wyjście tutaj. Tutaj dużo lepiej. Niezłe wyjście tutaj naprawdę. Przez tą szykanę.
Nie no, uda się ładnie poprawić ten czas. Dobra, zobaczmy. No, dostały te softy. Na razie jest czysto na torze, także możemy sobie naprawdę nawet na ósemeczce doczłapać się tutaj, bo my już nie będziemy robić pomiarówki. No i tym samym, słuchajcie, mamy tak, zaoszczędzone jeszcze jedne softy. Oczywiście na tą ostatnią sesję kwalifikacyjną, oczywiście jeżeli faktycznie do niej się dostaniemy. No, minuta 21.572 to jest czas, którego nie byliśmy w stanie osiągnąć w treningach. Tutaj przed GP Australia, jeżeli chodzi o sesję kwalifikacyjną. No, także tutaj niestety chyba będę musiał zwrócić honory inżynierom z zespołu Dark Owen Racing Team, którzy po prostu wierzyli w tą jednostkę, wierzyli w ten samochód i przewidywania tutaj wcale nie były takie aż z górnej półki. No bo jak się okazuje, jesteśmy w stanie to zrobić. No patrzmy na to paliwo, ale nie no, spokojnie tutaj naprawdę, zobaczcie, nawet na czwórce jechaliśmy sobie spokojnie i nie wypalaliśmy tego paliwa. No ale oczywiście 5, 4, 6 i 5%, także nie jest źle, naprawdę, przecież wyciskaliśmy w tym okrążeniu co się tylko dało. No zobaczmy, możemy już tutaj odpuścić tak naprawdę, delikatnie sobie tylko wjechać. 60! Słuchajcie, przekroczona prędkość w alei serwisowej, to jest niemożliwe. No, po prostu na przyszłość trzeba na to naprawdę mocno uważać. Dobrze, na razie, słuchajcie, czas z kosmosu. Minuta 21.05. No, oczywiście nie jest to czas z tam trialów, gdzie można tutaj jeszcze naprawdę więcej wycisnąć. Ale jak na naprawdę pierwsze Grand Prix kariery od początku do końca, uważam, że po pierwsze dostaliśmy się do drugiej sesji kwalifikacyjnej i mam nadzieję, że jest duża szansa w tym, że po prostu zostaniemy tutaj w tej pierwszej dziesiątce. Zobaczmy kto tutaj jest na torze. Carlos Sainz, Kimi Raikkonen, on będzie chyba kończył jako pierwszy. Zobaczmy, oczywiście niestety tutaj Codemasters nie pozwala nam na pozostanie do końca, czyli zobaczymy sobie tylko część przejazdu Kimi Raikkonena w pięknym bolidzie Alfa Romeo z Orlenem. No cóż, 50,6 tam chyba było, jeżeli chodzi o ten drugi sektor. Zobaczymy czy się uda nam pozostać w tej pierwszej dziesiątce. Tutaj jeszcze mamy kilka wątpliwości. Ale szwartownie, zobaczcie. Dwie tysięczne tak naprawdę zadecydowały o tym, i to niecałe. Zadecydowały o tym, że dostaliśmy się do pierwszej dziesiątki. No także i tak, zobaczcie, strata sekunda i dwie dziesiąte. Także ile jeszcze trzeba pracy włożyć w ten samochód, żeby w ogóle zbliżyć się tutaj do Mercedesa. No ale trzeba uznać, że mamy drugą sesję zaliczoną prawidłowo. No i teraz właśnie pozostaje pytanie, jaką tutaj strategię wybrać. Jesteśmy w trzeciej sesji kwalifikacyjnej, naprawdę Dark Owen Racing Team z niemożliwością dostało się tutaj. No i zobaczymy. Słuchajcie, przede wszystkim mam duży dylemat z tymi oponami, czy wyjeżdżać na medach, czy wyjeżdżać na softach. No tutaj będzie trzeba po prostu podejrzeć bardziej całą stawkę i zobaczyć, na jakich oponach po prostu inni wyjadą. Myślę, że na softach. No i zobaczymy. To answer, hold the radio button to open the radio screen. This will display your available responses. You may either speak the command or select it manually from the radio screen. Mhm. Dobra, kilka informacji od Jeffa. No tutaj jak widzicie już Mercedesy na softach, Racing na softach, Red Bull na softach.
Także większość stawki na tych softach wyjeżdża i na tych softach będzie zaczynało swoje pomiarowe okrążenia. Natomiast no tutaj mam do dyspozycji jeszcze dwie opony softowe Medy, można powiedzieć, że praktycznie niezużyte. No, co tutaj wykonać, słuchajcie, naprawdę, przecież możemy na tych medach wystartować z 10 pozycji, przejechać później na hardach. No, troszkę ryzykowne, też czasami warto się trzymać tej stawki z przodu, bo oczywiście możemy dzięki temu po prostu lepiej wykręcić. No dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, wyjeżdżamy w takim razie na nowej mieszance softów. Oczywiście strategia podobna, czyli... Oj, Jeff, tutaj nie zakłócaj mnie. Jeżeli chodzi o softy, no to oczywiście będziemy się starali jak najmniej zużyć te opony. To będzie miało naprawdę duże znaczenie. Dobra, delikatnie. Dużo samochodów za nami. Teraz Racing Pointa musimy przepuścić. Dobra. No boję się, słuchajcie, że nam tego paliwa nie że nam paliwa po prostu nie wystarczy. No ale cóż, to też trzeba sprawdzić, czy jesteśmy w stanie wypalić tutaj dużo tej mieszanki i później właśnie pojechać na ostro. No pamiętajmy też o tych oponach. Dobra, na razie jest w porządku. 0-0 z przodu. Mamy szybkiego Red Bulla z tyłu, ale chyba powinniśmy zdążyć przed Red Bullem. Z przodu też mamy troszeczkę tych kierowców. Dobra, i zaczynamy. No, mogło być lepiej w tym pierwszym zakręcie. Aj, ścięte. Ścięte i po okrążeniu niestety. I niestety po okrążeniu. No cóż, to była jedyna szansa, którą mogliśmy wykorzystać tutaj, żeby przebić się do przodu. Natomiast no, nie będziemy ryzykowali kolejnych opon. Szkoda, szkoda. No to dla nas, słuchajcie, można powiedzieć, że kwalifikacje są zakończone. 10 pozycja. Nie wiem, czy tutaj były szanse, żeby się przebić. Oczywiście, tak jak powiedziałem, no tutaj będziemy bardziej oszczędzać te opony. I tak to, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce, to i tak jest duży sukces, jak na pierwsze Grand Prix zespołu, który oczywiście pojawia się w F1. No, zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie w wyścigu. No i ciekawy jestem, czy bez żadnego czasu w tej trzeciej sesji będziemy mogli
zadecydować, które opony wybrać. Naprawdę widać, słuchajcie, że tutaj softy bardzo szybko się zużywają. One praktycznie po 3-4 okrążeniach już będą miały około 30%. Teraz oczywiście jest pytanie, bo my zostajemy w garażu, wszyscy też. No ale myślę, że jeszcze będą wyjeżdżać, słuchajcie. Więc my tak naprawdę będziemy mieli do dyspozycji wachlarz zdrowych opon. Bo tak, można sobie zobaczyć. Mamy tak, softy, czyli te będą oddane na pewno, bo są zużyte. Czyli te nam zostaną i te nam zostaną. No i oczywiście mamy jeszcze medy i hardy do dyspozycji. No naprawdę, słuchajcie, nie wiem, czy się nie pokusić o strategię medy hardy w tym wyścigu 100%. Zobaczymy, czy będziemy mieli w ogóle możliwość wybrania opon. Bo oczywiście tutaj będzie taka sytuacja, że no patrzymy, ale wszyscy w tych garażach na razie. No zobaczymy, słuchajcie, co tutaj będzie można zrobić w tym wyścigu. No owszem, myślę, że te pierwsze 2-3 okrążenia na pewno może być taka sytuacja, że czołówka będzie nam odskakiwać, ale w momencie, kiedy te softy już zaczną tracić, no jest tylko pytanie, czy tutaj wiadomo, Mercedesy z takimi czasami. You can use your DRS in these areas at will during practice and qualifying. But in the race, DRS is only available if you're within 1 second of the car in front. The bar at the bottom of your MFD will fill up as you approach the DRS zone, and once it starts flashing, press the DRS button to activate. Dobrze, dużo takich naprawdę ważnych informacji od Jeffa, jak widzicie. Cały czas naprawdę ciekawych rzeczy można się dowiedzieć i o F1, i o tym, w jaki sposób jeździć. No tutaj słuchajcie, naprawdę mieliśmy szansę, jeżeli byśmy zrobili czas, który mieliśmy w tej pierwszej, może nie pierwszej, drugiej sesji kwalifikacyjnej, no to oczywiście jest duża szansa, że gdzieś plasowalibyśmy się tutaj, więc mamy tempo, słuchajcie, przynajmniej na tą czwartą pozycję. Miejmy nadzieję, że uda nam się utrzymać oczywiście to tempo również podczas wyścigu. Zobaczmy, wszyscy w garażu, słuchajcie, nikt nie wyjeżdża na tor. To też jest ciekawe, co to, wszyscy, słuchajcie, myślą o zaoszczędzaniu tutaj opon. No zobaczymy, co tutaj naprawdę wymodzi Codemaster za chwilę. Ja, słuchajcie, cały czas będę intensywnie myślał nad tą strategią wyścigową, czy faktycznie wystartować na medach. Mamy taką możliwość oczywiście, bo nie zrobiliśmy chyba czasu. Chyba nie będziemy musieli startować tutaj na miękkiej mieszance. Zobaczymy oczywiście, bo to też tutaj duży wpływ ma zespół. Nie ma chyba takiej możliwości, że można sobie regulować te opony, no ale oczywiście mogę się mylić. Wszystko, słuchajcie, jest do sprawdzenia. Po to jest kariera od początku do końca. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka, a my czekamy tutaj na wyjazd i się zaczęło. Zaczynają, słuchajcie, wyjeżdżać kierowcy, czyli tak, Bottas na torze, Hamilton na torze, Max Verstappen już wyjechał, Ricardo również, Albon w boksach, Vettel również jest na torze w tej chwili, właśnie widzimy kierowcę Ferrari, szósta pozycja, no naprawdę słuchajcie, dużo ryzykują, bo przecież to nie jest tak, że oni mają do dyspozycji jakieś inne zestawy opon, niż my mogli ewentualnie zastosować bardziej strategię miękką, no ale myślę, że i tak trzeba będzie przecież te medy albo hardy w wyścigu założyć. No, przypominam, że to jest 100% wyścig, słuchajcie, także naprawdę te opony będą tutaj wykorzystywane do maksimum możliwości. No, niedużo zostało, minuta 40 sekund do końca trzeciej już sesji kwalifikacyjnej do GP Australii. No i zobaczymy, Valtteri Bottas chyba jako pierwszy rozpocznie pomiarówkę, zaraz zobaczymy. No ale chyba Valtteri Bottas jako pierwszy wyjechał. Dobrze, za nim oczywiście bardzo blisko Hamilton.
No też oszczędzają. Zobaczcie, jak wolno Hamilton pokonuje tą szykanę. I wychodzi tutaj na... no to jednak Hamilton jest pierwszy, a za nim Bottas. Oj, Bottas tam widać, że ma kierowcę Ferrari przed sobą. No i zobaczymy. Hamilton, pierwszy sektor. 26,781. No, już się zbliża właśnie do zakończenia tej strefy pomiarowej. Poprawił się nieznacznie. 8 tysięcznych tak naprawdę. No i zobaczmy dalej. Bottas chyba się nie poprawi. Verstappen będzie chyba pierwszy tutaj przebijał. Na razie trzecia pozycja. No i jest już w trzecim sektorze. And with qualifying complete, let's review our top three today. Bottas, Hamilton and Max Verstappen. A jednak, słuchajcie. But don't worry, we'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. No i dobrze. No, tak jak widzicie, nie mamy tutaj zrobionego czasu. Widać, że niektórzy kierowcy jeszcze się nie poprawiali, także tutaj widocznie czołówka jeszcze się troszeczkę biła, żeby się poprawić. Vettel spadł, bo przecież był na szóstej pozycji, no i tutaj troszeczkę tych roszad się zrobiło. My na razie bez czasu, 10. pozycja, no i oczywiście z wielką nadzieją na wyścig i na to, co będzie. No i zobaczmy tutaj porównanie, to też jest ciekawe, że... dobra. No, naprawdę zbliżamy się już do końca tego uznania tutaj. Także jako zespół początkujący można powiedzieć, że naprawdę dajemy z siebie wszystko. Dajemy z siebie 100%. No i oczywiście zobaczymy, co nas czeka w wyścigu, bo to jest najważniejsze dla nas tutaj, żeby dojechać i zdobyć jakąś przyzwoitą pozycję na końcu. No i przy okazji zdobyć mega doświadczenie, jeżeli chodzi o ściganie się w Australii. Dobrze, no tutaj wiadomości, mamy suchy tor, to jest oczywiście najważniejsze. Możemy sobie sprawdzić, jak te dane kierowcy się przedstawiają. Na razie średnia pozycja startowa 10, pokonane okrążenia 25, mile pokonane 264, także no na razie, słuchajcie, jak widać, no tak to się przedstawia. No dobrze, słuchajcie, sesja kwalifikacyjna dobiegła końca. Już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was do udziału w wyścigu. Tutaj zdobyliśmy troszeczkę punkcików po treningach, więc można by było jeszcze się pokusić, zanim się pożegnamy, no, na rozwój tutaj jakiejś części zainstalowane. Wytrzymałość skrzyni biegów. Dobra, czyli tutaj praktycznie zespół aerodynamiki naprawdę ostro wachluje. Mamy morale dobre, więc możemy sobie tutaj troszeczkę poszaleć. Oczywiście no, im więcej tych wywiadów, tym te morale powinny nam się zmieniać. No i dobrze, słuchajcie, jeszcze raz gorąco i serdecznie zapraszam na wyścig 100%, 58 okrążeń specjalnie dla Was w karierze od początku do końca na kanale Dark Owen. Słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka. No a ja bardzo gorąco zapraszam na kolejny odcinek i dzięki wielkie za udział właśnie dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!